Obwód prostokątnego ogrodzenia wynosi 72 setne kilometra. Długość ogrodzenia terenu to 160 metrów. Jaka jest jego szerokość? Mamy więc prostokątne ogrodzenie. Narysuję je. To jest nasz prostokąt. Możecie sobie wyobrazić, że widzicie go z góry. Ta linia to góra płotu. Przez obwód rozumiemy łączną długość całego ogrodzenia. Jeżeli weźmiemy ten odcinek, dodać ten odcinek, dodać ten odcinek i ten, to mamy 72 km. Taka jest łączna długość wszystkich boków. Długość ogrodzonego obszaru wynosi 160 m. Nazwijmy ten odcinek długością. Ta odległość wynosi 160 m. Ponieważ to prostokąt, ta odległość też ma 160 m. Musimy obliczyć szerokość. Szerokość to ta odległość tutaj i ta po tej stronie. Obwód ogrodzenia to te dwa odcinki. Dodać te dwa odcinki. Zatem obwód, zapiszę na pomarańczowo, będzie wynosił w, jak szerokość po angielsku. Dodać 160 metrów, dodać szerokość, szerokość, dodać 160 metrów. 160 metrów. Załóżmy, że w jest w metrach. Jeżeli to wszystko dodamy, otrzymamy pewną ilość metrów. Wyjdzie nam w dodać w, czyli 2w dodać 160 dodać 160 czyli 320 wszystko w metrach Zakładamy, że w jest w metrach Wiemy z treści zadania, że obwód ogrodzenia wynosi 72 setne kilometra Obwód zapiszę to na pomarańczowo Obwód wynosi 72 setne kilometra. Możemy zapisać to w skrócie. Chcemy rozwiązać to równanie. Chcemy zapisać, że to równa się podanemu obwodowi. Musimy się upewnić, że mamy te same jednostki. Tutaj są metry, a tu kilometry. Zamienimy te 72 setne kilometra na metry. By to zrobić, zapisujemy kilometry w mianowniku, tak żeby skróciły się z tymi kilometrami, a metry zapisujemy w liczniku. Każdy kilometr to 1000 metrów. Kilometr to 1000 metrów. Jeśli pomnożymy te dwa wyrażenia, kilometry się skrócą. Zostaną nam tylko metry. Mnożąc 72 setne razy 1000 można najpierw pomnożyć 72 razy 1000. 72 razy 1000 daje 72 z trzema zerami raz, 2-3. W dwóch liczbach, które mnożyliśmy, mamy dwie cyfry po przecinku jedna, druga, dlatego przesuwamy przecinek o te dwie cyfry tutaj. 72 setne razy 1000 to 720. 72 setne to jeszcze nie 1, chociaż jest blisko, to prawie 3 czwarte całości, a tu mamy prawie 3 czwarte tysiąca. Zgadza się. Obwód, ta liczba tutaj. 72 setne km to to samo co 720 metrów, czyli dwa razy szerokość W w metrach dodać suma długości, czyli 160 i 160 co daje 320. Wszystko w metrach, wszystko w metrach i to się równa całkowity obwód, czyli 720 metrów. 720 metrów. Mamy już właściwe jednostki i możemy obliczyć w. Będziemy znali szerokość w metrach. 2w dodać 320 równa się 720. Możemy odjąć 320 od obu stron równania. Pamiętajcie, równanie mówi, że to jest równe temu. Jeżeli chcemy, żeby obie strony pozostały równe, to cokolwiek robimy z lewą stroną musimy zrobić też z prawą. Odejmujemy 320 od obu stron. Po lewej stronie to się skróci. Po to odjęliśmy 320. Zostaje dwa razy szerokość równa się 720 odjąć 320, czyli 400. Możemy podzielić obie strony przez 2. Zostaje W równa się 400 na 2, czyli 200. 200. Ustaliliśmy, że W jest w metrach, więc szerokość ma 200 metrów. 200 metrów. Sprawdźmy, czy się zgadza. 200 dodać 200 to 400, dodać 320 to 720. Całkowity obwód ma 720 metrów, a to dokładnie to samo co 72 setne kilometra.